Chciałbym zacząć od przypomnienia, bo to już się pojawiało w naszych informacjach, o temacie bardzo ważnym i istotnym, a mianowicie o zmianie koncepcji lokalizacji targów drewna, która dla wielu dostawców być może jest wielką rewolucją, dla wielu jest miłym zaskoczeniem, wielu się zastanawia, jak to wszystko będzie wyglądało. Natomiast powiem może o przyczynach i dlaczego w takim kierunku idziemy. Otóż targi drewna, które są jakby przeglądem wszystkiego, co się dzieje w branży drzewnej praktycznie od momentu placu surowca, takim przysłowiowym tartaku, aż do bardzo przemysłowej technologii dla przemysłu drewnarskiego, obejmują szereg branż, które mieszczą się w tej cezurze technologicznej. I dlatego postanowiliśmy, żeby ułatwić również prezentację poszczególnych produktów w tych sektorach, podzielić targi drewna na 3 salony tematyczne. Oczywiście mając świadomość tego, że ten podział jest nie do końca będzie skuteczny i nie do końca będzie doprowadzony do pewnej perfekcji, bo jest to niemożliwe. Zważywszy na fakt, że wiele firm oferuje urządzenia dedykowane do różnych branż, bo i na targach drewna są firmy, które oferują typowe maszyny stolarskie, ale również oferują typowe maszyny dla przemysłu murarskiego. Ale idąc z tym tokiem myślowym, postanowiliśmy, że ten podział tematyczny będzie się koncentrował wokół 3 pawilonów tematycznych, oczywiście pawilonów w sensie umownym. I to będzie pierwsza jak gdyby sfera tematyczna, to jest przemysł tartaczny i wszystko, co jest związane jak gdyby z przemysłem tartacznym, czyli tutaj mamy również na myśli suszarnie, mamy na myśli cały transport wewnętrzny, mamy na myśli kotłownie, wykorzystanie odpadów drzewnych, czyli brykietowanie, pelety. I tutaj lokalizacja tego pawilonu to tradycyjnie będzie na terenie otwartym, czyli na placu Marka, ale będzie również w pawilonie 4, który do tej pory był oblegany przez firmy oferujące lakiery i klej, czyli całą chemię przemysłową. Pawilon 5 w tym roku dedykujemy przede wszystkim obróbce drewna, drewna litego. W tym pawilonie również umieścimy firmy, które oferują właśnie tę chemię przemysłową, czyli klej i lakiery. Będzie wydzielony specjalny sektor dla tej branży. Umieścimy również firmy, które były dotychczasowe tutaj w pawilonach 3-3A, czyli związane z narzędziami do obróbki drewna i to będzie sektor D, bo też mimo wszystko chcemy w tym pawilonie koncentrować firmy tematyczne. Sektor C i D to są te środkowe sektory w pawilonie, które będą dedykowane właśnie firmom oferującym chemię przemysłową i narzędzia. Pawilon 6A to będzie właśnie będą te czołowe firmy oferujące zaawansowane technologie dla przemysłu drewnarskiego. Pawilon 9 tradycyjnie będzie pawilonem, który cały zajmie oferta firmy Technika. Ten układ pawilonów umożliwia takie przejście przez tereny targowe w takim układzie technologicznym, czyli poczynając jak gdyby od, jak powiedziałem, od obróbki tej pierwotnej drewna, kończąc na przemyśle nadlotki, ale również pozwoli poprzez układ połączeń pawilonu 6A z pawilonami 7, 8, czyli tak zwanym czteropakiem, przejść na targi furnika. Czyli ten układ lokalizacyjny pozwoli też całą naszą prezentację furniki i dremy zamknąć w takim jednym, bardzo ścisłym w układzie lokalizacyjnym targów poznańskich. Szanowni Państwo, tradycyjnie targom drewna towarzyszą targi Furnika, targi komponentów. Będzie to 7. edycja tych targów. W nawiązaniu do tego nowego podziału tematycznego, to chciałam tylko zwrócić uwagę również na lokalizację Furniki. Wracamy w dotychczasowe miejsce, czyli do nomenklaturze targowej nazywanego czteropakiem, tak? Do 4 pawilonów 7, 7A, 8 oraz 8A. Jest to jak gdyby naturalną konsekwencją wynikającą z tego podziału tematycznego, czyli powstanie nam taka ścieżka technologiczna, jak zaczniemy na placu Marka, tak, przemysł tartaczny poprzez pawilon 5, obróbka
drewna, pawilon 6-6A, 9 przemysł meblarski, no i oczywiście ten meble musimy się ukończyć, czyli trafiamy na furnika. Na taką ciekawostkę i nowość zwrócić Państwa uwagę na premierową odsłonę nowej przestrzeni zatytułowanej Europejski Design. Do tej pory przestrzeń specjalna to był rok detalu. Powiem tak, nie odchodzimy od tej przestrzeni, ona jak gdyby będzie funkcjonowała w cyklu dwuletnim. Natomiast ten europejski design, powiem skąd ten zamysł, no powszechnie wiadomo, że Polska jako eksporter czwarty na świecie, a trzeci w Europie, jeżeli chodzi o meble, no to potrzebuje, że tak powiem, wsparcia, czyli co roku, czy co drugi rok chcemy zaprezentować inny design, wyszliśmy od designu niemieckiego, na ten rynek sprzedajemy i eksportujemy najwięcej mebli. I tutaj chcemy zaprezentować we współpracy z wiodącymi producentami w Polsce, którzy najwięcej eksportują na ten rynek. Chcemy pokazać, co zrobić, aby jeszcze lepiej sprzedawać, czyli na jakie detale, na jakie rzeczy należy zwracać uwagę, jakie są preferencje zakupowe, tutaj jeżeli chodzi właśnie w tym wypadku o Niemcy. Przestrzeń będzie podzielona na takie dwie strefy, czyli strefa jak gdyby pokazowa, gdzie ten design będzie prezentowany na gotowych meblach oraz strefa wiedzy. Na przestrzeni strefy wiedzy będą się wykłady prowadzone pod przewodnictwem pana Marka Borowińskiego. Natomiast jeśli chodzi o kwestie wydarzeń, które tutaj przewidujemy, to chciałbym zwrócić uwagę na ważne wydarzenie, jaką będzie międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, którą robimy wspólnie z Politechniką Koszalińską. Może ten temat konferencji jest bardzo skomplikowany, bo czynnik hybrydowy technologii modyfikacji powierzchni narzędzi do obróbki drewna. Natomiast mówiąc językiem bardziej potocznym, rzecz dotyczy nanotechnologii, bardzo nowoczesnych technologii nanoszenia specjalnych warstw na narzędzia do obróbki drewna, które służą zwiększeniu żywotności tych narzędzi. Jest to o tyle ważne, że bardzo też nam zależy, żeby poza promocją osiągnięć w zakresie maszyn, urządzeń pokazywać również nowoczesne technologie, które zdobą się w polskich laboratoriach, bo bardzo ważny jest związek nauki z techniką. Ta konferencja jest o tyle ważna, że wczoraj mamy już potwierdzony patronat ministra nauki i szkolnictwa wyższego, pani profesor Kudryckiej. Natomiast do udziału konferencji zostali zaproszeni naukowcy z całej Europy, którzy w tej tematyce prowadzą badania naukowe. Zaprosiliśmy również przedstawicieli grupy narzędziowej MAWA, którzy potwierdzili. Dzięki temu również spodziewamy się, że na konferencji można będzie zobaczyć osoby z firm reprezentujących największe firmy europejskie producentów narzędzi, ale również bardzo liczymy na to, że na tę konferencję uda nam się zaprosić nie tylko przedstawicieli właśnie świata nauki ze wszystkich polskich uczelni, ale również bardzo dużą ilość potencjalnych klientów. Kolejnym takim wydarzeniem, które też chciałbym zasygnalizować, może trochę też bliższym, z racji korzeni, które gdzieś tam w mojej drodze życiowej tkwią, a mianowicie chciałbym wskazać również na to, co będzie się działo w trzecim etapie drewna, a mianowicie w pierwszym dniu w szczególności chcemy podsumować 20-lecie funkcjonowania Stowarzyszenia Polskich Producentów Odrabiarek i Narzędzi do Obróbki Drewna DROMA. Właśnie 2 stycznia minęło 20 lat od spotkania założycielskiego tego stowarzyszenia, które, tak jak już wcześniej wspomniałem, jest członkiem Europejskiej Federacji, grupuje polskich producentów obrabiarek i narzędzi do obróbki drewna. Ale ta cezura 20-lecia dla członków naszego stowarzyszenia jest też pewnym elementem refleksji, podsumowania tych 20 lat, ale spojrzeniem również w przyszłość.